Witam, witam, witam bardzo serdecznie. Taka niespodzianka po kilku miesiącach. To był ostatni film, był 14 maja. No dobra, 2 miesiące. Myślałem, że dłużej. Myślałem, że dłużej. Szanowni Państwo, tyle się nazmieniało w moim życiu ostatnimi czasy, że zaprawdę. Co ty robisz? Zaprawdę. This boat, the Graven have been busy. Tak. Another of Orion's grand Iż to, ideals that'll never float. słyszeliśmy. Zastanawiałem się, czy zrobić odcinek zwykły, taki jak teraz, czy zrobić tak zwany odcinek gadany. Po prostu bym gadał zamiast grać. Gadał bez grania, bym się mógł skupić na samym gadaniu. Dobra, idę jakimś tym tunelem ślicznym. O co tu chodzi? Aha. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam tego momentu. Dużo rur do łażenia. No i tak. Tak jak mówiłem, w międzyczasie zmieniłem mieszkanie. Naprawdę się ogromna ilość rzeczy u mnie zmieniła. Zmieniłem mieszkanie, zmieniłem pracę, ale o tym chyba mówiłem w ostatnim odcinku. Teraz pracuję w innej firmie, która trochę więcej starań przykłada co do jakości kodu generowanego. Więc dla mnie to jest bardzo dobre, bo już się zacząłem się już uczyć różnych rzeczy, w których no, nie miałem szczęścia praktykować do tej pory. No, do tej pory jakoś tak to bywało. Chodźmy tędy. Jakoś tak to bywało, że we wszystkich firmach, w których do tej pory pracowałem, nawet jeżeli to były poważne międzynarodowe firmy finansowe, jak moja ostatnia, to mimo wszystko ten program, ten system był pisany tak, że powiem, nędznie. To jakby nikt sobie po prostu niczego nie robił, jak to ma wyglądać, ma działać i koniec, ich się nie interesuje. Żadnych testów jednostkowych, ani nic z jakiegoś takiego zaawansowanego. Po prostu jak to umie, tak pisze i już. Także teraz wreszcie się zacząłem czegoś uczyć. I bardzo dobrze. Tak, także mieszkanie. Ostatnio kupiłem samochód nawet, bo skoro zmieniłem pracę, to zacząłem mieć potrzebę dojeżdżania do firmy, która jest dalej niż tamta poprzednia, niestety. No i kupiłem malucha. Takie, jak ja to mówię, dojeżdżadełko po prostu. Po prostu takie coś, dzięki czemu. Gdzie ja jestem, co robię? Takim Toyota Yaris kupiłem, co tu będę gadał, już 13-letnią. Może trochę stara, ale działa. Nie patrz w tą stronę. No. Może trochę stara, ale działa. Dobra, nie wiem, gdzie ja mam iść. Gdzieś tam. No, także działa. Samochód jeździ. I uwaga, no oczywiście trzeba jednorazowo zainwestować. Tam lepiej nie schodzić, z tego co widzę. Lepiej trzeba było zainwestować jednorazowo parę stówek, ale stosunkowo niewiele.
No i teraz, że tak powiem, sam koszt paliwa i ewentualnie jakieś dodatkowe koszty. Wychodzi taniej niż bilet kolejowy, wyobraźcie sobie. Bilet miesięczny był droższy, a dzięki temu moja rodzina ma jakiś samochód, możemy gdzieś się wybrać. Ostatnio byliśmy nad morzem nawet, bo nad morze mam dość niedaleko. Dobra, nie wiem jak tu wejść teraz, gdzie, co, jak, o co chodzi, którędy. No niestety, Gareth tutaj nigdzie się nie wybiera, żadną inną stronę. A spróbujmy jeszcze tam przejść. Dobra, wiem, że to jest bardzo fascynujące, że kupiłem 13-letni samochód. No normalnie, zwierzenia starego z Greda. Tak, proszę Państwa, jestem starym z Gredem. A w ogóle jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, ale o tej rzeczy później. A w ogóle jeszcze tak, zauważyłem ostatnio, że mnóstwo ludzi zasubskrybowało mój kanał. Także wszystkich nowych pozdrawiam. Nie wiem, jak to się stało. Co prawda, ogólna liczba osób, które tam figurują u mnie jako subskrybenci, nie wzrosła za specjalnie, ale ilość powiadomień na mailu wzrosła drastycznie. Nie wiem, być może po prostu YouTube zmienił jakiś algorytm z powiadomieniami. Nie wiem, co mogło nastąpić. Tamtędy nie wyglądało to obiecująco. Obojętne. Witam wszystkich nowo przybyłych i bardzo się cieszę, że jeszcze ktoś decyduje się kliknąć ten smutny klawisz. Subskrybuj. Dobra. Ale żeby tak nie chrzanić, nie tak, tylko właśnie na górę. Trzeba przejść gdzieś dalej. Coś jeszcze ciekawego mógłbym powiedzieć, czyż właśnie mi się skończyły. Dzisiaj będę próbował drugi raz w życiu zainstalować Windowsa 10. Mam nadzieję, że tym razem to się uda. Pomyślnie. Ten mnie denerwuje, typens. Podejrzewam, że trzeba będzie tu. Serio? Nie spoziroj w tę stronę. No. Ktoś sobie łazi. Mamy wódkę, w sensie strzałę wodną. Bym ją posłał. Biadolisz. Pamiętaj, nie patrz w tę stronę. Nie ma mnie tu. Mówiłem, że mnie tu nie ma. Nikt niczego nie zauważył. Ach, jak korzystnie. A co tam u was słychać? Opowiadajcie. No, wakacje, co? W Anglii wakacje nie wyglądają jak wakacje, muszę wam powiedzieć, w tym roku. Dopiero. Bardzo proszę, oto dowód. Nigdy w lipcu nie byłem przeziębiony. A ja jestem tu przeziębiony od czerwca już. Masakra. Tak z grubsza.
Dobrze, proszę Państwa, jestem przeziębiony w lipcu i powiem, że nigdy nie byłem, może byłem, miałem jakieś grypy i tak dalej, ale tak jak teraz jestem przeziębiony. Na szczęście już z tego wychodzę, ale normalnie jakieś astmatyczne napady miałem, takie kurde, że myślałem, że mi łeb pęknie, nie mogłem spać na leżąco, musiałem siedzieć, bo co się położyłem, to mnie zdusił taki kaszel, że masakra. A lekarze w Anglii zazwyczaj powiedzą wam, a to wirus, musicie w domu posiedzieć troszeczkę, musisz samo przejść, bo to jest system odpornościowy i tak dalej. Rats everywhere. Kurde, gościu, ty jesteś jak szczur. Zgaszę sobie jeszcze tą jedną tam. Może spróbuję przejść za nim. Nie, spróbuję koło nie. Muszę tu przejść jednak. Niełatwe. No, także no, cały maj, czerwiec były w zasadzie paskudne. Lał deszcz, było zimno, w ogóle tandetnie. Dopiero teraz od kilku dni jest sympatyczniej. Urwiska Starego Miasta. Nie podoba mi się, jak krążycie. Za często krążycie, wiecie? Dobra, trzeba coś uczynić, jakąś akcję zrobić. Tak to... No niestety, no, oglądalność idzie w dół. Zresztą, w zasadzie na moim mój kanał jest jednym z nielicznych, na którym oglądalność nie idzie w dół. Oglądalność jest powstrzymywana na tym samym zerowym poziomie. Ciężko z zera zejść niżej. No dobra, spróbuję. Teraz tam nie wiem, czy coś ugram tędy, ale spróbuję. Także trzymajcie kciuki dzisiaj za mojego Windowsa 10. Poprzednim razem niestety zainstalował się z błędami i nie mogłem na przykład aktualizować sterowników i tak dalej, więc to była kiszkownia niesamowita, zwłaszcza dlatego, że sterownik do karty graficznej mi się wykopał i efekt tego był taki, au! Muszę teraz wczytać ostatni zapis przez siebie, wiesz? Tak, także ostatnio to nie poszło. Może dzisiaj pójdzie. No teraz mam system świeższy. Tą ósemkę. Nie wiem, co ludzie chcą od ósemki. Jestem przyzwyczajony, działa dobrze. Co za wspaniała tyrada. Dobra, czy ja naprawdę nie mogę tu przejść inaczej, jak gasząc wszystkie pochodnie po kolei? Jest to możliwe. No, a w międzyczasie mieliśmy Brexit. Tak, proszę Państwa. Powiem Wam szczerze, u mnie w firmie wszyscy wspierają mnie. U mnie w firmie wszyscy byli... Patrzcie, strzała sznurowa mi się zdała. Mam strzały sznurowe. No to już. Co ja tutaj robię? U mnie w firmie nikt nie był za Brexitem. Przynajmniej tak twierdzą.
Ale ja tam rozumiem Brexitasów, bo ja jestem w ogóle przeciwnikiem Unii Europejskiej w tej formie, w jakiej ona w tej chwili występuje. To nie powinno tak wyglądać moim zdaniem. Ale czy co dobrego z tego Brexitu będzie, to ja tego nie wiem. Jest. Ups, będę tu stał teraz. Nie, patrz. Jakie hasło. They say iron never breaks. They were wrong. Jest tylko jedna rzecz, która się nigdy nie łamie. Nie mogę wam powiedzieć jaka. The doors have been sealed. And we're left on this side with the man that Orion's running from. Would he save us just to abandon us? Do you doubt Orion? Hasn't he given us all that was promised? All. All and more. Now we owe him life for life. This man in black won't be the last. You think he's hiding something from us? He must be. Where does a common born man learn those fancy speeches? Or how to drive out sickness? He's no doctor. The Baron's machines were doomed to fail. I'll thank Orion. But is he really one of us? Ten jak to tak stoi. He fought for us, for his people. Look to Jacob, Sally, all those who gave their lives on the streets, all those who believed in him. Okej. Bardzo tu ładnie, ale... Ale nie ma sensu tu przebywać. Nie będziemy go kupowalać. Dobra. Szczerze mówiąc, to teraz już jestem zamieszany. Zmieszany, przepraszam. Tam stoi gościu, który najwyraźniej tu mieszka. You can smell the river from here. What? Someone walking over there? Nope. If someone was here. Niesamowici są ci ludzie. Orion's gift protects me. Tak, na pewno. Wszystko będzie dobrze. Udało się. Wybaczcie, że tak nic nie mówię, ale ja się bardzo wczuwam. Wow. Soon the dawn will come. Dobra, temu jeszcze zabierzemy sakieweczkę, bo czemu nie? They said I never breaks. They were wrong. Aha! Wszystkich was ominąłem, nawet nie wiecie, co się stało. A wystarczyło użyć strzały linowej. Ale powiem szczerze, byłem święcie przekonany, że nie mam już żadnej strzały linowej. I was wrong. Everyone must already be on the ship. And they took the gangplank with them. Well, there's other ways aboard.
przyznać, że statek okazały całkiem niezły. Co? Jaja se ze mnie robicie? To można było tędy, a ja się tam gmeram? Dobra. Tam jest sklepik. Czy do sklepiku pójść teraz, czy w następnym odcinku? Dzień dobry. Have a look. Dzięki. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, co mi się przyda. Zasadniczo strzała ostra mam. Nie wiem, czy sznurowe się przydadzą. Weźmy se, kurczę, mam dużo kasy. Strzała tempa. Bierzmy wszystko. A dlaczego? Ponieważ mam dużo kasy i... Nie wiem, czy mam zdradzić ten sekret. Wybuchowa to się nie przyda. Wodna, dalej wodna. Ja nie używam teraz wybuchowych w ogóle. Gazowa, owszem. Ząbkowana też się raczej nie przyda. Ale co, dla szpanu wezmę jeszcze jedną. Dobra, ten... Dobra, jak już szpanować, to już tak wiecie. We never met. Nie, w życiu, człowieku. Ja cię w ogóle nie... Co? O, dzień dobry, witam pana po raz pierwszy w życiu. Nigdy się nie spotkaliśmy jeszcze. Dobra, wiecie co, moi państwo, mili? Zabłądziłem w tych tutaj przedmiotach. O. Tak a propos jeszcze Dying Light trzeba by pociągnąć. A ta gierka Dying Light to się jeszcze pociągnie. Oj, pociągnie się jeszcze. Dzień dobry. Dobra, następny, ten statek sobie zostawimy na następny odcinek po prostu. I niniejszym, dzięki wam za oglądanie, że w ogóle z tą moją frekwencją wrzucania filmu jeszcze ktoś go ogląda. Pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego odcinka, który mam nadzieję szybciej niż za 2 miesiące, czyli nawet może jutro. Albo i później, nie wiem. Cześć.